Cześć, z tej strony Bart z kanału Toasty Team. Dzisiaj mam dla Was kolejny odcinek z serii Kalendarze Adwentowe, a w dzisiejszym odcinku jest to kalendarz Rituals 3D, który zakupiłem ze stronki. Kosztował mnie 89,99 €, a wartość kalendarza jest szacowana na 150. Także zobaczymy. Ściąga się takie coś, o. Hop. Fajna kokardka, też ją ściągniemy. Hop. Przejdźmy do otwarcia kalendarza. Zobaczymy, jak to wygląda w środku. Hop. Tu mamy takie drzewka, taki ale lasek, to może być tło. A tutaj chyba podstawa pod domki. Cała masa domków, więc zaraz ją sobie sami ułożymy. To chyba będzie szło jakoś tak. Za chwilę będziemy sobie domek po domku układali. Mam nadzieję, że będą w miarę pasowały, bo nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało. Domki pasują w różne okienka, na przykład tutaj, tutaj, tutaj. Więc układamy je według własnego uznania, gdzie dokładnie będziemy chcieli, to tam sobie wsadzimy. A teraz przejdźmy do otwarcia kalendarza. Ja w tym czasie go przygotuję. Cześć, zapraszam do mojej wioski Ritualsa, którą zbudowałem, więc jest tylko jedna taka. Chyba że ktoś ułoży sobie okienka tak jak ja. Było dodatkowe okienko, w którym są lampki. Nie zdążyłem jeszcze ich rozrzucić. Co tam jeszcze jest? Jakaś folijka? Nie wiem. Takie coś jeszcze w środku było. Nie wiem. Raczej niepotrzebne. Chyba że do montowania tych lampek. Lampki LEDowe. Niestety baterii brak. Ale to ogarnę później. Na razie otworzymy kalendarz, czyli to, co jest najważniejsze, a potem Wam pokażę, jak to świeci. Zacznijmy od domku z numerem 1. A wszystko się ładnie od dołu otwiera. W numerze 1 mamy świeczkę. Jest to słodki jaśmin. Taka sama, jak była w mniejszej wersji. Numer 2. Tam z tyłu włożyłem. Jest to zapach do pomieszczeń. Mleko ryżowe i kwiaty czereśni z taką pompeczką. Numer 3. Też duże okienko. Jest to żel pod prysznic 50 ml w takim sprayu. Numer 4. Z tyłu. Tak. Jest to emulsja do rąk Instant Care 70 ml. Hacjenda na miejsce. Numer 5. Na brzegu. Jest to mała świeczka o zapachu cesarskiej róży. Numer 6. Mamy drzewko. Ok. W taki sposób się otwiera. Jest to mgiełka do ciała. Biała lilia i kwiaty brzoskwini, 20 ml. Naprawimy drzewko, co się popsuło. I z powrotem do dziury. Numer 7. Jest to kolejny żel pod prysznic w takim sprayu. Numer 8. Jest to pianka do ciała, która zmienia się w olejek. Słodka pomarańcza i drzewo cedarowe 30 ml z takim dingsem. Numer 9. Leciutkie okienko. Jest to serum nadające skórze blask i zwalczające oznaki starzenia. Całe 10 ml. Numer 10. Jest to mgiełka do pościeli i ciała. Podobna była w mniejszym kalendarzu i mogę ją śmiało polecić. Jest to również zapach lawendy. Numer 11. Jest to szampon odżywczy z olejem arganowym i shikakai 50 ml. Numer 12. Jest to świeczuszka Orbis Mimosa. To są te same świeczki chyba, co były w mniejszym kalendarzu.
numer 13. Jest to schładzający żel pod prysznic. Również z japońską miętą, 70 ml. Numer 14. Jest to rękawiczka do mycia, zamiast gąbki. Ta sama wielkość co poprzednia. Numer 15. Jest to żel pod prysznic w sprayu o zapachu lotusa i jujuby. Numer 16. Jest to kostka mydła, święty lotus i organicznie biała herbata. Całe 25 gram. Numer 17. Jest to kolejny żel pod prysznic o zapachu kwiatów flamingo i różowego grejpfrutu. 50 ml. Numer 18. Jest to peeling z białą herbatą, 70 ml. Numer 19. Wygląda na kolejną świeczuszkę. Jest to Jade Wine. Cztery świeczki, takie same jak w poprzednim kalendarzu. Numer 20, jest tutaj. Hop. Otworzymy drzewko od dołu. Jest to mgiełka do ciała Amsterdam Collection, 20 ml. O zapachu tulipana i japońskiej yuzu. Numer 21. Jest to krem do ciała o zapachu mleczka ryżowego i kwiatów czereśni, 100 ml. Numer 22. Zaraz podniesiemy całą mapę. Hop. Jest to połyskujący olejek do ciała, 20 ml, o zapachu świętego lotusa i białej herbaty. Fajne, nie? Z takim brokacikiem. Numer 23. Jest to zapach do domu, odkręca się to, patyczki do środka i ładnie pachnie. Przechodzimy do ostatniego okienka w tym kalendarzu, 24. Jest to perfum Rave de Hanani, 15 ml. Sam używałem perfumów z Ritualsa i podobają mi się, męskie. Mój perfum bardzo długo trzymał, więc mam nadzieję, że ten też będzie. Zobaczyliśmy wszystkie okienka, odkładamy ostatnie na miejsce i zapraszam do podsumowania. Witajcie w podsumowaniu. Niestety miałem małe problemy techniczne z mikrofonem, ale już zdążyłem to naprawić. Przepraszam za to. Udekorowałem sobie wioseczkę tymi lampeczkami. Na pewno bardzo ładnie będzie prezentowało się pod choinką. Jeżeli chodzi o same produkty, na przykład te cztery mniejsze świeczki były również w kalendarzu od Rituals, ale tym mniejszym. Tak samo jak te mgiełki i te do pościeli. To co zauważyłem, co jest na plus, to perfum z Ritualsa. Super. Sam korzystałem z męskich i byłem z nich bardzo zadowolony. To są zapachy do domu. Czyli mamy taki flakonik, na to mamy takie drewienko, cak, otwieramy i patyczki nam, że tak powiem, wyciągają roztwór na zewnątrz, przez co ładnie pachnie. Super. No i z tego jestem również zadowolony. Bardzo lubię używać tego typu kosmetyki. Nie w takim płynie, jak na przykład takie coś, tylko wolę w takiej piankach albo w ogóle w sprayu. Lepiej mi jest po prostu.
Napiszcie w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Pamiętajcie, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie go, a rozszerzacie moje zasięgi. Dzięki temu będę miał lepsze kalendarze dla Was oraz lepsze projekty, które dla Was szykuję. Także trzymam za Was kciuki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć! Ale taką wioskę to tylko ja mam.